dobry, tu ja mówię. Będziemy testować tunel, który wykopał prezes. Tu jest newralgiczny punkt. Mówią, że nie jest oznaczony. Jest. Tunel pisze. Czyli skręcamy w tunel i jedziemy do tunelu. I teraz się spytam nawigatorki. Nawigatorki wam nie pokażę, bo to jest porządna, inteligentna, młoda, piękna dziewczyna. Nie lapce kiełbasa. Nie jakaś tam pospolita influencerka. Ile mam jeszcze do ronda? Mamy do ronda jeszcze 6 km. 6 km mi tutaj po cichu podpowiada. To jakoś sobie wypominamy ten czas. 6 km, proszę Państwa, przygoda jest tego rodzaju, że. Aha! I nawigacja też pokazuje, jak dojechać do tunelu wbrew wszelkim tym internetowym lamentom i marudzeniom. Żeby sobie wypełnić 6 km, no to Państwu powiem, na czym polega przygoda. Przygoda polega na tym, że postanowiliśmy spontanicznie odreagować w taki sposób, że teraz dopiero włączyliśmy mikrofon, odreagować, zobaczyć, co tam prezes wykopał, jak się będzie po tym jeździć, a mówiąc poważnie, oho, Państwo, policja. A mówiąc poważnie, no to do czasu trzeba złapać oddech, nawet jak się mieszka w pięknym, malowiczym biskupinie. Przygoda jest też taka, że zajechaliśmy do PCN-a i nam zgasł niemiecki samochód. Ale proszę Państwa, jaka jest dobra informacja. Zaczęliśmy to z nawigatorką pchać i operatorką kamery. A tutaj wyobraźcie sobie Państwo, nagle gdzieś z podziemi wyrosło, no nie chcę przesadzić, ale tak z 7-8 chłopa na pewno. Wyrosło 7-8 chłopa, pomogło nam pchnąć niemieckiego diesla, odpaliło, jedziemy dalej. W międzyczasie doczytaliśmy, że to nie akumulator, bo wszystko działa, tylko że jest jakiś myk z blokadą kierownicy, że jak się coś tam nie zablokuje, czy zablokuje, to się odpali albo nie odpali. No i tak dopiero po 50-60 km zaczynamy się zastanawiać, o co tutaj chodzi. Czy to rzeczywiście jesteśmy tak zintegrowanym, solidarnym narodem, że nagle wyrasta 7 chłopa w razie potrzeby odpalania niemieckiego diesla. No i dopiero koniec drogi załapałem, że tutaj zdecydowanie chodziło o operatorkę kamery, a nie rozpoznawalność influencera z biskupina. Zostało chyba jeszcze pół drogi do tunelu, ale ja, proszę Państwa, chciałem też powiedzieć już zupełnie na poważnie, że to jest naprawdę bez sensu takie marudzenie, narzekanie na to wszystko, co się udało zrobić. Ja nie narzekałem na przekop Mierzei. Mamy swój, jaki by nie był, dostęp do morza od tej strony, a nie ruski. I tak samo, proszę Państwa, nie narzekam na wykopanie tunelu, czy to prezes wykopał, czy sam diabeł, czy Pan Bóg, jak to woli. To jest wykopane, jest nasze i tego nikt nam nie zabierze. Więc mnie strasznie irytują te wszystkie internetowe, przepraszam za wyrażenie, popierdółki, które mówią o tym, że to do pani, tamto do D, a to w ogóle nie tak zrobione. No, słyszałem też opinie w internecie, że przez to się nie da przejechać, że ludzie głupieją w tym tunelu, że nie ma pasów awaryjnych, że nie tak się to robi, że to powinna być autostrada, że trzeba słowa, różne inne internetowe mądrości. No to zobaczymy, jak to będzie w praktyce wyglądało. Prowadzę Państwa od samego początku tej drogi, bo jak się tam naczytaliśmy w internecie, to właśnie ten newralgiczny punkt, który minęliśmy, to wszystko to polega na tym, że można skręcić na starą trasę, czyli na przeprawę promową, co się oczywiście też nie stanie, bo tam jest siłą rzeczy w tej chwili mniejsze obciążenie, no tyle, że trzeba poczekać na prom, no i jeszcze trzeba uważać, na jaki prom Państwo jedziecie, czy jedziecie na prom przeznaczony dla mieszkańców Świnoujścia, bo to jest oddzielna bajka, czy jedziecie promem
Czy podjedziecie pod prom, który jest dla turystów, czyli ludzi z zewnątrz? No ale tak jak mówię, na razie tutaj ja nie widzę najmniejszych problemów. Nawigacja pokazuje dokładnie to, co pokazują drogowskazy. Tutaj, żebyście się Państwo nie pomylili i nie wjechali w to coś, bo to prezes tak na rezerwę wykopał. To będzie dla kota, dla psów. A my chyba się już zbliżamy powoli do tego miejsca, które jest tym miejscem właściwym. No i będę jechał po nawigacji. Zobacz. I to ja jestem straszna łajza. Ja jestem ciapa, jeżeli chodzi o takie jeżdżenie. No to będziecie mieli test dodatkowo podkręcony, bo ja nie umiem w takie rzeczy. Ja na kolorach i na przestrzeniach się nie znam w ogóle. Pokazuje mi, że tu mam skręcić w prawo, no to skręcam w prawo. Jadę dalej i będzie następne rondo. No tutaj to już jest, inżynier się postarał z tego, co widzę. No tu mogę zacząć płakać, no ale dobra. Jadę po nawigacji. Po co myśleć, jest nawigacja. Pokazuje mi, że muszę zrobić takie kółko fest. No to będę robił. Robię kółko fest. Nie to o, bo tu jest coś ślepo i nie nasz narodowy PCN, tylko jakiś inny. Nie to o. Tu na Ysztat też nie to o. To właśnie są te przeprawy, o których mówiłem. Tylko tu o pokazuje nawigacja i tu o jedziemy. Nie więcej niż 50 km na godzinę. No i to chyba zaraz będzie gdzieś tu. Zaraz będzie gdzieś tu. Jeszcze pokazuje 5,3 km do celu, ale tym celem, który ustawiliśmy w nawigacji, to już jest samo Świnoujście. A sam tunel to będzie, proszę Państwa, tadam, pam pararam, tududu, la la la, tak, to jest to, no to wjeżdżamy. W imię Ojca i Syna. Wjeżdżamy i to wjeżdżamy bez stresu, bo mamy póki co zielone, to nawet daltonista widzi. Pas jest jak byk, proszę Państwa, boczny. No nie powiem, żeby tu się zmieścił niemiecki ten diesel SUV, no ale takie prawie Cinquecento, Seicento się zmieści. No i wjeżdżamy do tunelu. Jest ograniczenie do 50 prędkości, też były jakieś komentarze do tego, nie wiem po co, bo ile byś można jechać w tunelu. Świszcze, gwizdze, czyli wyciąg jakiś spalin, elegancko porobione. Oznaczone jest wyjście ewakuacyjne, tunel jest oświetlony, budki nawet telefoniczne, nie wiem czy operatorka pokazała. Jedzie się elegancko. Całość tej przeprawy to jest 1,4 km. Bez czekania na prom. Także, co by nie mówić, prezes wykopał porządny tunel. Jakbyście nie wiedzieli, na kogo teraz głosować, to głosujcie na prezesa. Chociażby z tego powodu, że jak już umie wykopać jeden tunel, to na pewno na wykopie jeszcze kilka. A Tusk co mówił? Tusk mówił, że się tunelu nie da wykopać. No to jest prosty wybór na te wybory. Dobra, proszę Państwa, ja wiem, że się na YouTube strasznie ciężko sarkazm sprzedaje, to oczywiście żart. Głosujcie sobie tam na kogo chcecie. Tylko moja gorąca prośba youtubera, influencera, patrioty. No pokazałbym Wam ten boczny pas, jak zjechać, ale zaraz jakiś tam osioł z kamerka na drodze, czy inny bandyta na drodze będzie mi tu wyświetlał w internecie, jak to chłop z Biskupina łamie przepisy i następna prokuratura, już mam wystarczająco dużo wokant. No w każdym razie jest to naprawdę no wystarczający pas, gdyby się tu stała jakaś kolizja, to o, najlepszy przykład, można tu spokojnie zrobić tak zwany tunel życia, także jedzie się przez to naprawdę fajnie. No chociaż jedno muszę powiedzieć, no trochę spalinami daje w tym, ale to dlatego, że nie wiem czemu tutaj już w dalszej części tego wyciągu nie ma.
No ale to w samochodach macie obiegi zamknięte. Jakbyście strasznie chcieli ponarzekać na prezesowy tunel, to możecie wrzucić obieg zamknięty. No i zapach będzie inny. Taki zapach, jaki sami wytwarzacie w samochodzie. Szybko rzeczywiście się nie jedzie. No jadą ludzie 40-50 na godzinę, no ale tak jest to, proszę Państwa, zgodnie z przepisami. No to co tu więcej można dodać. No i koniec. Mamy finał. Pojawia się światełko w tunelu. Aha, no to te wyciągi są tak zrobione, że są na początku i na końcu. No może ma to jakiś swój sens, nie wiem, nie znam się na tym. W każdym razie, proszę Państwa, ja tu żadnej biedy nie widzę. Naprawdę fajna przeprawa i lądujemy za chwilę nad morzem. Nie wiem, czy ja Wam to zdążę pokazać. Nie wiem, ile to ma filmik. 10 minut? Operatorka szepcze, że 10 minut. No to Wam pokażę, bo jak pooglądacie jeszcze 4 minuty, to może dojedziemy do morza. A jeżeli chodzi o tunel, to ja tym razem będę marudny. Jeszcze do znudzenia będę powtarzał. Naprawdę fajna rzecz. Nie widzę tu najmniejszych problemów, powodów. Problemów też nie widzę, ale nie widzę też najmniejszych problemów, powodów do tego, żeby tunel hejtować, ale już najgorsze w tym wszystkim jest to, gdy się hejtuje, to z jakichś głupkowatych powodów politycznych, bo ten czy tamten to wybudował. No tak jak kiedyś było z eliksirami, jak pani Kopacz, której o jakąś wybitną inteligencję i troskę o kraj nie można podejrzewać. Z różnych powodów, no generalnie takich, że w tamtym czasie pieniądze się defraudowało na lewo i na prawo, no to nie było pieniędzy na zakup eliksirów, ale sama ta decyzja była decyzją mądrą i z tego tytułu nie ma sensu pani Kopacz atakować. Natomiast w przypadku pana prezesa tunel jest wykopany jak należy, no i tutaj trzeba oddać, że akurat przy dziesiątkach głupich decyzji i głupich zachowań, już nie chcę Państwu psuć humoru tym krzyżem, który dzisiaj wkopał Morawiecki, bo tu się też, no dobra, jak powiedziałem, że nie chcę psuć humoru, to nie będę psuł humoru, a same się słowa cisną na usta i to niezbyt cenzuralne. To tak czy inaczej, przy tych wszystkich niezbyt mądrych decyzjach, jakie ta władza podejmowała, no to w tym przypadku nie ma najmniejszego powodu, aby wygadywać jakieś bzdury na temat tego, że jest to inwestycja niepotrzebna, źle wykonana i że w ogóle typowo po polsku. Nie cierpię zresztą tego określenia, bo to jest deprecjonowanie nas wszystkich. To tutaj można powiedzieć tylko i wyłącznie jedno wielkie wow młodzieżowo-internetowe. Fajnie to wygląda, dobrze się jedzie, skraca podróż nad morze. Ale chyba Państwo morza nie zobaczycie, dopiero zobaczycie w kolejnym odcinku, bo jeszcze mi tu nawigacja pokazuje 8 minut. Także tradycyjnym nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic, patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski. Przepuszczamy ludzi na pasach, to też nie boli. Wyciągamy wnioski. Wniosek na dziś jest taki, proszę Państwa, że za co jak za co, ale za tunel w Świnoujściu prezesu Slawa. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.